Polish with John. Podcast dla uczących się języka polskiego. Spotkanie poliglotów Polyglot Gathering 2022. Cześć, co u was słychać? Witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Jan Oko i chcę wam pomóc w nauce języka polskiego. Podcast ukazuje się dzięki wsparciu moich patronów na portalu Patreon. Za wsparcie serdecznie dziękuję. Jeżeli podoba ci się moja praca, zapraszam cię do dołączenia do grona patronów. Wielu z was zapewne jest poliglotami. Ba, niektórych z was spotkałem na Polyglot Gathering, czyli na spotkaniu poliglotów. Tegoroczne spotkanie, czyli spotkanie, które odbyło się w tym roku, miało miejsce w Teresinie. To niewielka miejscowość niedaleko Warszawy. Gdy wróciłem do domu, to kilka osób pytało mnie, jak wrażenia. W tym odcinku podzielę się z wami moimi wrażeniami z tego spotkania. Do Teresina przyjechało ponad 330 poliglotów. Rozmawialiśmy w wielu językach. Oprócz polskiego i angielskiego można było usłyszeć hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, arabski, mandaryński, czeski, ukraiński, holenderski, słowacki i wiele innych. Myślę, że dla każdego głównym celem było spotkać się z ludźmi, którzy lubią języki obce i chcą w nich porozmawiać. Oczywiście nie wyglądało to tak, że po prostu byliśmy razem w jednym miejscu. Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawy program spotkania. Codziennie były wykłady, warsztaty oraz lekcje różnych języków. Przy wyznaczonych stołach rozmawialiśmy tylko w danym języku. Był więc na przykład stół polski, gdzie o danej godzinie przez 60 minut można było rozmawiać tylko po polsku. To bardzo praktyczne i przydatne, jeżeli chcemy poćwiczyć ten konkretny język. Podobno przy polskim stole najłatwiej znaleźć native'ów, czyli rodzimych użytkowników języka, czyli Polaków. Widziałem, to prawda. Czasami na jedną osobę uczącą się polskiego był jeden Polak albo jedna Polka. Był też bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Były koncerty, gry, tańce, karaoke, quizy językowe i inne. Nawet trudno mi nawet przypomnieć sobie to wszystko. Tak dużo tego było. Postaram się wam teraz opowiedzieć o tym, co ja tam robiłem. Do Teresina przyjechałem pociągiem w środę. W pociągu czytałem książkę o historii Lego po ukraińsku. Po drodze w Warszawie poszedłem do księgarni i kupiłem 4 książki, w tym 2 tomy książki napisanej przez Polaka, który w latach 30. ubiegłego wieku podróżował po całym świecie. Na miejscu byłem więc po południu, a do hotelu Kuźnia Napoleońska musiałem trochę się przespacerować ze stacji kolejowej. Spotkałem tam jednak Rafała, którego znałem już z internetu i bez problemu trafiłem. Sam hotel to duże i bardzo eleganckie centrum konferencyjne. Pokój miałem zarezerwowany w tym samym miejscu, to znaczy w centrum konferencyjnym, bo nie chciałem nigdzie daleko chodzić. Niestety, dla oszczędności zabukowałem pokój 3-osobowy i trudno mi było spać w nocy, bo inni w pokoju chrapali. Sam pokój był duży i elegancki. Sam jestem duży i bardzo się ucieszyłem, bo w łazience pod prysznicem było bardzo dużo miejsca. Chciałbym mieć taki duży prysznic w domu. W czasie spotkania byłem na kilku wykładach i warsztatach. Słuchałem między innymi o tym, jakich metod używa się dzisiaj do tworzenia słowników, o historii ukraińskiego języka, o warszawskiej gwarze, o której bardzo ciekawie opowiadał Albert Wierzbicki, o alfabecie fonetycznym, o tym, jak zrobić certyfikat CELTA. Uczyłem się trochę koreańskiego, szwajcarskiego, niemieckiego,
a nawet uczyłem się rysować. Oczywiście chodziłem na stoły językowe, żeby porozmawiać po polsku, po ukraińsku, po niemiecku. Okazało się, że był tam jeszcze jeden Jan z Niemiec. To jest niesamowity człowiek. Bardzo dobrze mówi po polsku, a w 50 dni nauczył się ukraińskiego tak, że mówi w tym języku lepiej niż wielu innych, co się go uczą. Jest też bardzo dobrym człowiekiem. Cieszę się, że go poznałem i mogłem z nim porozmawiać. Nie chodziłem na dyskoteki i koncerty, bo to dla mnie trochę za głośno, ale byłem na karaoke. Sam nie śpiewałem, ale mogłem posłuchać, jak inni śpiewali. Najważniejsi byli oczywiście ludzie. Spotkałem tam kilka niesamowicie przyjaznych osób. Miałem w czasie spotkania bardzo trudne dla siebie momenty i cieszę się, że nie byłem w tych momentach sam. Szczególnie chciałbym podziękować Donowi, Andrzejowi, Janowi i Desideriowi. Cieszę się też, że spotkałem kilka osób, które wcześniej znałem tylko z internetu. Na przykład Magdalenę, która tak jak ja uczy polskiego, czy Alberta, który jest specjalistą od języka białoruskiego i gwary warszawskiej. Poznałem też nowe osoby, na przykład Piotrka z Krakowa, Maksyma z Wrocławia, Tomasa z Belgii i wiele, wielu innych fascynujących ludzi. Na pewno nie wymieniłem wszystkich. To jest ten największy plus takich spotkań, czyli poznawanie nowych osób i spotykanie się z tymi, których już znamy. Bardzo się cieszę też, że spotkałem niektórych z was, moich słuchaczy. Wasz feedback to dla mnie coś bardzo ważnego. Podcasty nie dają tylu możliwości komunikacji, bo słuchacie ich na różnych aplikacjach, a tam nie ma komentarzy jak na YouTubie czy Facebooku. Wtedy trudniej się dowiedzieć, czy ktoś słucha podcastu i co o nim myśli. Dlatego, jeżeli macie chwilę, mam prośbę. Zajrzyjcie na mojego Facebooka albo Twittera Polish with John i napiszcie, co u was słychać. Może uda nam się lepiej poznać. Byłoby super. Oczywiście poza tymi bardziej oficjalnymi spotkaniami rozmawialiśmy ze sobą nieformalnie podczas posiłków, a przede wszystkim w barze, w ogrodzie, pijąc różnego rodzaju napoje. Muszę powiedzieć, że po tych rozmowach zauważyłem, że podręczniki do języków powinny uwzględniać kilka mniej formalnych tematów, bo przy piwie czy innym alkoholu nie rozmawia się o filozofii, albo nie tylko o filozofii, ale też o miłości, alkoholu, seksie, czy o tym, co najgłupszego zrobiliśmy w naszym życiu. A przecież ja nawet teraz zastanawiałem się, czy użyć w podcaście słowa seks. Będę chyba musiał oznaczyć ten odcinek jako tylko dla dorosłych. Impreza zakończyła się w niedzielę, a w poniedziałek wróciłem bardzo zmęczony, ale i szczęśliwy do domu. Zmęczony, bo spałem tylko godzinę. Szczęśliwy, bo przywiozłem ze sobą wiele wspomnień i, mam nadzieję, kilka nowych znajomości. Tylko trochę mi smutno, że to już się skończyło i trzeba wrócić do normalnego życia. Mam jeszcze jedną refleksję po tym spotkaniu. Bardzo dużo pracuję, żeby wszystko było tak, jak powinno w moim życiu, także finansowo. Mam do wyboru albo dawać mniej lekcji, albo nie robić tak często podcastów. Mam bardzo mało czasu dla siebie, a on jest bardzo potrzebny dla zdrowia. Dlatego podjąłem ważną decyzję. Przestaję przyjmować nowych uczniów na iTalki. Ograniczyłem też trochę czas, kiedy daję lekcje. Bardzo dużo pracowałem, nawet za dużo. Jednak jednocześnie ceny wszystkiego idą w górę i skądś trzeba będzie znaleźć pieniądze na utrzymanie się. Dlatego mam ogromną prośbę. Jeżeli słuchacie moich podcastów i z nich korzystacie, to będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Można to zrobić przez Patreon albo PayPal. Do PayPala mogę wam podać mój e-mail w prywatnej wiadomości. Nawet $1 miesięcznie, jeżeli takich osób będzie więcej, będzie bardzo ważny. Będę mógł wtedy mniej uczyć, czyli przede wszystkim nie szukać nowych uczniów, a skupić się na robieniu podcastu i innych materiałów
do nauki polskiego. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jego transkrypcja jest dostępna na moim Patreonie za $1 miesięcznie. W niej znajdziecie też mały słowniczek. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy już mnie na Patreonie wspieracie. Moi patroni od poziomu $3 mają także dostęp do grupy Polish with John na Telegramie, gdzie rozmawiamy po polsku, gdzie mogę odpowiadać na Wasze pytania i pomagać Wam w nauce. Mam też inny podcast, Wiadomości Radia Prosty Polski, dla tych, którzy interesują się polityką, sprawami społecznymi i tym wszystkim, co można znaleźć w radiowych newsach. Link jest w opisie tego podcastu. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo i trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia.